Zapraszam do mównicy pana senatora Bogdana Pęka. Panie marszałku, panie ministrze, szanowni państwo. Stało się już tradycją Wysokiej Izby, że jak mówimy o pieniądzach i to dużych pieniądzach, to ani krzty dziennikarza i zainteresowanie niewielkie. Jakby tu wystąpił Palikot albo jakaś mniejszość była w akcji, to wtedy byłyby tłumy i kamery. A przecież stara prawda historyczna głosi, że ani rasa, ani masa, tylko co? Kasa, tak, słusznie, panie sprawozdawco. Tylko że z tą kasą to różnie bywa. Ja jestem o tyle w dobrej sytuacji, panowie ministrowie, że no już paręnaście ładnych lat jestem parlamentarzystą i przeżywałem osobiście początki tak zwanej prywatyzacji kapitałowej, która była niczym innym, tylko legalną grabieżą. Legalną, bezkarną grabieżą, zwłaszcza w systemie bankowym. To już był skandal na skandalu. Pamiętam, jak żeśmy tworzyli tak zwane OFE. No, dzisiaj wychodzi premier i mówi, że będzie OFE likwidował. Ileś tam miliardów, dziesiątków brakuje. Pamiętam, jak z trybuny sejmowej przestrzegałem przed tym wszystkim. Udało się wówczas jedynie załatwić, że transfer kapitału wynosił tylko 5%, a nie 100%, jak się domagali właściciele OFE, czytaj, obce banki w Polsce, bo poszczególnymi funduszami zarządzają banki, które dzisiaj są, najdelikatniej mówiąc, w kiepskiej formie finansowej. Złośliwi twierdzą, że część z nich jest wydmuszkami. Ja tego nie wiem, ale wie na pewno nadzór finansowy. I niewiele nam mówi, jakie to transfery nastąpiły tych kapitałów polskich. I co się dzieje w tej sytuacji? OFE się wali, rujnuje polską gospodarkę, banki sprywatyzowane w sposób złodziejski, narodowe fundusze inwestycyjne, przeciwko którym też ostro protestowałem, wzięły 10% gospodarki na tak zwany rozkurz, jak mówią młynarze. A co robi rząd polski? Bierze się za skoki. Dlaczego? Z jakiejże to przyczyny, drodzy państwo? Akurat skoki stały się nagle tym obiektem, tym obszarem polskiego systemu finansowego, który od strony rządzących wygląda niekorzystnie. Czyżby dlatego, że w ostatnim czasie napłynęło tam kilkanaście miliardów kapitału, które zostały wypłacone z innych banków? Że stały się siłą finansową, że jest to system spółdzielczy, który nie żywi się mega lichwą i mega spekulacją, deratywami i Bóg wie jakimi jeszcze zdradzieckimi narzędziami finansowymi, jak reszta struktury, że w systemie spółdzielczym głównym celem nie jest zysk, ale dobro udziałowców. Czy dlatego, że najlepiej w całym polskim systemie bankowym wypełniały postawione im zadania? Nie, Wysoka Izbo. Przyczyny były zgoła prozaiczne. Przede wszystkim ci, którzy doprowadzili, bo ciągłość odpowiedzialności za to, co się w Polsce działo z systemem kapitałowym polskim jest oczywista. Partie się zmieniały, nazwy się zmieniały, ale ludzie wciąż są ci sami. Ci sami ludzie od 20 lat ponoszą polityczną i formalną odpowiedzialność za to, co się w Polsce działo. I oni dzisiaj zobaczyli, że oto rośnie niezależny od nich podmiot polski. Nie obyło się pewnie bez nacisków zewnętrznych. A nawet jeżeli nie było tych nacisków, to powstał plan. Zarząd skoków stał się potężny. I co gorsza, jest niezależny od tych tryndów liberalnych, które w ostatecznym rozrachunku tak się realizują, jak
w Grecji, w Portugalii, na Cyprze. Słyszymy ostatnio, że w Hiszpanii będzie podatek od własności. Bo trzeba zapchać tą dziurę, którą mega spekulanci stworzyli swoimi lichwiarskimi metodami. Kto ma za to zapłacić? Oczywiście społeczności. No i te 14 miliardów depozytów, które znajduje się w systemie skoków, no, że tak powiem, kogoś kłuło w oczy. 14 miliardów, tak, to są oficjalne dane. Tak wzrosły. Proszę Państwa, wystarczy spojrzeć na ten dokument, który przecież nie jest dokumentem PiS-u, tylko oficjalnym dokumentem Senatu. Opinie prawne, Kancelaria Senatu, była tu o tym mowa. I panie ministrze, jak pan odpowiadał na pytanie, co to było z tym punktem 8 podsumowania, czy konkluzji końcowych, to przecież wystarczy przeczytać, co tam pisze i wychodzi jasno, o co chodzi. No proszę bardzo. Na skutek użycia w artykule 63 ustęp 3 artykuł 64 ustęp 3 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych po nowelizacji lakonicznego sformułowania, cytuję, określi w drodze rozporządzenia po zasięgnięciu opinii szczegółowy tryb wykonywania czynności kontrolnych, uwzględniając konieczność skutecznego sprawowania nadzoru i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przepisy te zostały tak stworzone, że Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć taką decyzję, jaką zechce i kiedy zechce. I kiedy zechce, bo to będzie zależało od tego, jak w rozporządzeniu nada się zakres tych uprawnień, które w stosunku do skoku będzie miała. Taka ustawa powinna być procedowana w wersji końcowej tylko wówczas, gdy jako załącznik do niej jest gotowe rozporządzenie ministra czy Rady Ministrów. Celowo go nie dajecie. Celowo go nie dajecie, bo chcecie sobie stworzyć taką furtkę, żebyście mieli całkowicie wolne ręce do działania. No i słyszę, że chociaż skokom nic nie grozi, chociaż na tle innych banków stały się potęgą rosnącą w przeciwieństwie do pozostałych, to tam szczególnie zainteresowanie nadzoru finansowego się ogniskuje. No bo nadzór finansowy oczywiście sam nie będzie mógł przeprowadzić transakcji finansowych, ale będzie mógł wprowadzić zarząd komisaryczny pod błahym, byle jakim pretekstem. Po pierwsze usunie się ten, który przez lata dobrze działał i następnie wstawi się swoich, a ci będą mogli, oczywiście teoretycznie, bo jak wiadomo, w Polsce nigdy takie rzeczy nie miały miejsca, teoretycznie przekażą albo kluczowe środki innym podmiotom finansowym. Jak słyszałem, w grę wchodzi także Bank Gospodarstwa Krajowego, no, który ma rząd uratować z tego dołka, w który wprowadził polską gospodarkę. Czy taka wizja jest spektakularnie niemożliwa? W moim przekonaniu to była główna opcja, która stała za nowelizacją, pod którą nie chciał się podpisać rząd, tylko przeprowadził ją poprzez swoich posłów w Sejmie. Ale bardzo dokładnie pilnował, żeby, broń Boże, nie stało się w tej ustawie coś takiego, co mogłoby to oszcze złagodzić. No więc jest to, kochani, skok na skoki. Jest to skok na skoki i to skok absolutnie polityczny, bo nie widzę żadnego uzasadnienia finansowego, nie widzę żadnego uzasadnienia prawnego. Co więcej, jak to już zostało stwierdzone, nie ma nigdzie takich restrykcji dotyczących kadencyjności zarządu w żadnym innym banku, w żadnym innym systemie bankowym w Polsce, jakie wprowadzacie akurat tutaj. A dlaczegoż to? Czy stało się tam coś takiego, że dyskredytuje tych ludzi, którzy tym zarządzali? Wręcz przeciwnie. Na tle pozostałych byli po prostu wspaniali, dzielni, znakomicie gospodarowali środkami, które zebrali od drobnych ciułaczy. Jeżeli chcecie na tym łapę położyć, wasza sprawa, ale pamiętajcie,
że nie jesteśmy tak naiwni, żeby o tym nie wiedzieć. I przyjdzie taki czas, że was z tego rozliczymy. Solidnie i do spodu. I ten czas już jest bliższy, niż wam się wydaje. Ja obiecuję, że jeżeli dożyję, będę miał takie możliwości, to postaram się przypomnieć poszczególne wypowiedzi poszczególnych decydentów, niespełnione obietnice i ewentualnie kto na tym zarobił i kto stał za konkretnymi faktami, które będą miały miejsce po wprowadzeniu w życie tej ustawy. Oczywiście ta ustawa jest niekonstytucyjna, każde dziecko to wie. Ale was to wcale nie martwi, bo zanim Trybunał Konstytucyjny zechce się w tej sprawie wypowiedzieć, to wy już swoje załatwicie. Tylko to jest droga. To jest droga do wyjścia Polski z kryzysu. To jest droga do budowania uczciwego systemu finansowego. To jest droga do ubezwłasnowolnienia ostatniego liczącego się podmiotu społecznego, ściślej mówiąc spółdzielczego. To jest droga do wywalenia ludzi, którzy pokazali, że jak się chce i jak się myśli, to można. Wy tego nie potraficie, ale potraficie niszczyć. Obym ja się mylił w tym, co mówię, ale jeżeli się nie mylę, to sprawiedliwość dziejowa kiedyś was dosięgnie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie senatorze.